Zaczynamy vlogmas. Wiecie co, mój głos chyba nawet jeszcze dzisiaj nie przywykł do mówienia, ale chciałam skorzystać z okazji. Jest godzina 6 rano i pokazać Wam, jak wygląda o tej porze Kraków. Kraków z mojego okna. Akurat tutaj jest widok na jakiś dziwny plac budowy. Ale co najważniejsze, słuchajcie, jest pierwszy dzień grudnia i mamy śnieg. Słuchajcie, dobra, dalej jest ciemno, ale przynajmniej jestem już w miarę ogarnięta i gotowa do wyjścia. Ale zanim wyjdę, jako że właśnie rozpoczął się grudzień, rozpoczął się vlogmas, czyli aż do świąt będę codziennie nagrywać dla Was vlogi, przygotowałam sobie tutaj taki kalendarz adwentowy z czekoladkami. Spodobał mi się dlatego, że miał tyle malutkich obrazków i myślę, że każdego dnia o jednym z nich będę mogła Wam opowiedzieć. Numerek jeden dzisiaj to jest taki aniołek. I słuchajcie, nie wiem jak Wy, ale ja zawsze w jasełkach, jeżeli już grałam w jasełkach, to grałam właśnie aniołka. Wiecie co, no gwoli ścisłości jest piątek. Idę na zajęcia na 7:30. Niestety na 7:30 to jest jakaś psychologia kliniczna. Nigdy nie pamiętam dokładnie nazw przedmiotów. Dzisiaj mam w każdym razie właśnie psychologię kliniczną. Później mam chyba 45 minut przerwy i coś jakby podstawy edukacji środowiskowej, upraszczając na przykład, w którymś tygodniu uczyliśmy się o obiegu wody w przyrodzie. Nie no, takie ciekawe tematy. Fajne, w każdym razie dzisiaj kończę chyba po godzinie 11, więc jest dobrze. Możecie mi zazdrościć w piątek kończyć o godzinie 11. Coś pięknego. Za chwilę pokażę Wam, jak w tej chwili spędzam czas w tramwaju. Bo w tej chwili właśnie nie mam książki papierowej, normalnej, tylko słucham audiobooka. Jakiego, w jakiej aplikacji i tak dalej. O tym za chwilę, a więcej o tym, jak już wrócę z uczelni i pokażę Wam pewne tajemnicze niebieskie pudełko. Wyszłam. Wcześniej nie miałam za bardzo jak nagrywać, bo spóźniłam się oczywiście na ten wykład poranny, dzień jak co dzień, dzień po dniu, a później to jakoś tak zleciało. Więc co robię teraz? Teraz zmierzam w stronę mieszkania, bo muszę dzisiaj posprzątać to mieszkanie. A wracając do tej książki, którą pokazywałam Wam, że czytam w tramwaju. To jest książka Szeptucha, pierwsza część takiego cyklu Kwiat paproci. Pewnie duża część spośród Was, myślę, że kojarzy tę książkę, bo o niej było głośno, o tym cyklu. Wiem, że dużo osób recenzowało gdzieś to na blogach. Ktoś, wiem, że nagrywał też filmik na YouTubie, więc generalnie się działo. Gdzieś tam wtedy, owszem, usłyszałam o tej książce, ale po nią nie sięgnęłam. Teraz zastanawiałam się, jaki audiobook mam wybrać. No i myślałam. No i padło na ten. Szukałam czegoś, co będzie lekkie, przyjemne, co mnie zainteresuje. A że ostatnio jakoś ta mitologia słowiańska jest mi bliska, więc pomyślałam, że no taka sfabularyzowana opowieść gdzieś tam z mitologią w tle będzie całkiem ciekawa. No i w ten sposób zaczęłam słuchać tej Szeptuchy. Powiem Wam, że książka bardzo mi się podoba. Bałam się, że to będzie zbyt fantastyczne, a ja za taką fantastyką typową nie przepadam. Ale to jest całkiem w porządku, bo mimo, że to jest jakiś tam alternatywny świat, to znaczy chodzi mi o to, że jest Polska, owszem, ale Mieszko I ileś lat temu nie przyjął chrztu, no i w wyniku tego wciąż jesteśmy państwem pogańskim. Ale powiedziałabym, że to jest raczej taka różnica religijna, ustrojowa, bo poza tym główna bohaterka też jest taką zupełnie zwyczajną dziewczyną, która
no nie wierzy w tego typu rzeczy, jak jakaś południca i tak dalej. Ona raczej myśli trzeźwo. Mam za 2 minuty tramwaj. Jak widzicie, na plantach pozostałości śniegu. Tak strasznie było mi szkoda, że wczoraj nie było pierwszego dnia grudnia, bo tak pięknie w Krakowie padał śnieg, że pomyślałam, że takie śnieżne rozpoczęcie vloga to byłoby coś. No ale nie wybrzydzam. Dobra, podjeżdżam i tramwaj, jadę. Jak widzicie, wróciłam do tego mieszkania i sięgam po urocze niebieskie pudełeczko. Pudełeczko od Empik Go. Zaraz pokażę Wam, co jest w środku. Chciałam coś jeszcze powiedzieć, ale zapomniałam co. Ja już je odpakowałam, zaraz Wam powiem dlaczego, ale nic tutaj nie ruszałam jakby ze środka, bo chciałam właśnie odpakować to wszystko przy Was. Otwórz się. Dobra. Takie cuda. Drodzy Państwo, 3 herbatki, czyli coś idealnego na grudzień i myślę, że zawsze którąś z nich wypróbuję we vlogu albo gdzieś tam pojawi się jakaś przebitka z herbatą. Jedna to jest herbata Sherlock, tak fajnie pisane. Druga to jest chyba Pipi, a nie Pipi. Ojej, Ania z Zielonego Wzgórza, pomyliłam, ale ta ruda i ta ruda. Więc fajnie, a trzecia... Expecto Patronum, czyli Harry Potter. Takie 3 herbatki. Żałuję, że nie mogę Wam teraz przekazać, jak one cudownie pachną. Po prostu jak otwieram to pudełko, to po całym moim pokoju unosi się zapach herbaty. Taki cudowny zapach herbaty, naprawdę. Dawno nie miałam tak pachnących herbat, więc takie 3 herbatki. A tutaj jeszcze kubek termiczny. Kubek termiczny, tu się czyta, nie przeszkadzać. Powiem Wam, że właśnie chodził za mną w tym roku kubek termiczny. Chciałam taki mieć, bo pomyślałam sobie, nie mam, a idzie zima. Zawsze podobało mi się, jak inni ludzie na przykład na uczelni chodzą z kubkami. No i pomyślałam, super, w końcu mam. I do tego, akurat to chyba wyjęłam, i do tego była jeszcze, a może powiem Wam tak. O, tak lepiej. I do tego była jeszcze taka karta podarunkowa o wartości 50 zł właśnie do wykorzystania w Empik Go, ale tylko do 5 grudnia, więc żeby nie tracić czasu, właśnie wybrałam sobie chyba 2 książki, właśnie 2 pierwsze części tego cyklu Kwiat Paproci były do wyboru, e-booki albo audiobooki. Ja stwierdziłam, że wolę audiobooka, bo mogę go sobie właśnie gdzieś tam na stojąco w tramwaju nawet posłuchać. I to jest zawsze dla mnie fajniutkie rozwiązanie. Pokażę Wam jeszcze przy okazji, jaką książkę wczoraj odebrałam z poczty. Bruce Cameron, Psiego Najlepszego, czyli Był sobie pies na święta. Pomyślałam, że no nie mogłabym przepuścić takiej okazji, nie mogłabym nie zrecenzować tej książki, bo przecież ja tak lubię, kiedy mój pies Bobek zostaje gwiazdą na YouTubie. I w tym roku też zostanie. Gdzieś właśnie w grudniu na pewno wypuszczę te recenzje i na pewno zobaczycie Bobka w wydaniu świątecznym. Więc będzie ciekawie. I na razie zabieram się za sprzątanie. Być może dzisiaj wybiorę się jeszcze na świąteczne zakupy, bo brakuje mi kilku rzeczy do wystroju pokoju. Więc najprawdopodobniej zobaczymy się właśnie jeszcze na tych zakupach. Na razie Was zostawiam i zabieram się za moje życie prywatne. Patrzcie, jaki mam uroczy kalendarz na grudzień, ten za mną. Jakieś po prostu jedno wielkie morderstwo. Ja wiem, że ja lubię kryminały i inne takie straszne rzeczy, ale bez przesady. Mało świątecznie, mało. Ale właśnie dzisiaj będę, tak jak mówiłam wcześniej, na zakupach.
I jak dobrze pójdzie w sobotę albo w niedzielę, przystroję sobie pokój na święta, bo pomyślałam, że kiedy będę nagrywała w takim bardziej świątecznym pokoju, to wszystkim nam będzie milej. Będziemy mocniej czuli to, że te święta jednak nadchodzą. A teraz zabieram się jeszcze za ogarnianie różnych rzeczy na moje studia podyplomowe. Te studia nazywają się edytorstwo, redakcja tekstu i to są studia na Uniwersytecie Jagiellońskim. Póki co bardzo mi się podobają, no ale nie, na razie nie wydaję żadnej jakiejś konkretnej opinii, bo no przecież nawet nie skończyłam jednego semestru. To są studia trwające 2 semestry. I na najbliższe, czyli jutrzejsze seminarium mam zrobić coś, co będzie równocześnie elementem mojej pracy dyplomowej chyba, kończącej w każdym razie te studia, czyli miałam... Mam tutaj fragment kroniki Bolesława Prusa, który to fragment właśnie ukazał się w Nowinach w 1882 roku. I w każdym razie i miałam też fragment tych kronik wydanych jakoś ponad 50 lat temu. No i miałam po prostu te dwa fragmenty ze sobą porównać i jakby wrócić do tej... wersji wcześniejszej. Tutaj sobie czerwonym zaznaczyłam to, co było w tej wersji wcześniejszej. Następnie mam zaznaczyć sobie jednym kolorem to, co uważam, że wymaga unowocześnienia i to, co wymaga przypisów. Więc właśnie te dwie rzeczy teraz zamierzam zrobić. No i wydaje mi się, że miałam zrobić, jeżeli chodzi o ten tekst, tyle. No, z tego co widzicie, już zrobiłam to, co miałam zrobić wcześniej. Zdążyło się ściemnić i postanowiłam w końcu uzupełnić właśnie te moje jakieś deficyty, jeżeli chodzi o ozdoby świąteczne. I idę do galerii, do jednego właściwie sklepu. I tam, mam nadzieję, znajdę wszystkie takie cuda, dzięki którym będę mogła już w sobotę lub niedzielę przystroić świątecznie pokój, żeby, tak jak powiedziałam wcześniej, żeby nam się te filmiki milej oglądało. Nie pokazałam Wam jeszcze wszystkich książek, które właściwie chciałam Wam pokazać, ale jutro też jest dzień, pojutrze też jest dzień. Idziemy do sklepu. Coś tam, powiem Wam, do koszyka wpadło, czyli będzie czym ubierać. Nie wiem, chyba ja się już z Wami żegnam, bo nie wydaje mi się, żebym dzisiaj zrobiła jeszcze coś super fascynującego. Tak jak powiedziałam, no akcenty literackie w tych moich vlogach się pojawiają. Tym razem była to książka Szeptucha, o czymś tam chyba jeszcze Wam mówiłam. Przypuszczam, że jednak w weekend poopowiadam Wam więcej o tego typu literackich smaczkach, bo też te moje zajęcia na studiach podyplomowych bardziej ku temu sprzyjają. Więc ja się już z Wami żegnam. Zapraszam Was do obejrzenia mojego poprzedniego vloga. To nie był jeszcze vlog świąteczny, tylko zwykły, no ale jeżeli chcecie się zorientować w temacie, co ja w ogóle robię, no to polecam. Pa, pa!